Witaj. To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś kilka słów o kryzyskach. Co to są kryzyski, czyli jakie zyski możemy mieć z kryzysu? Ponieważ każdy kryzys jest zyskiem dla nas. I pamiętajcie o tym, że każda trudna sytuacja, każdy dołek, każda sytuacja, która nas zatrzymuje, ona jest po coś. Ona jest po coś, ale ona jest ważnym przyczynem do naszego rozwoju. Ponieważ rozwój następuje tylko i wyłącznie w momencie kryzysu. Jeżeli mielibyśmy życie usłane różami, jeżeli cokolwiek byśmy sobie wymyślili, wychodziłoby nam, jeżeli nie mielibyśmy w życiu żadnych problemów, to my nie pójdziemy krok dalej. Nie ma rozwoju bez sytuacji kryzysowych. Żeby kryzys mógł nas czegoś nauczyć, to my musimy przede wszystkim ten kryzys zaakceptować. My nie możemy z nim walczyć, czyli w momencie, kiedy zdarzy się nam trudna sytuacja w życiu, zdarzy się coś, co spowoduje, że nas przydusi do ziemi, to warto wtedy się zatrzymać i powiedzieć, czego ta sytuacja ma mnie nauczyć. Nie dlaczego mi się to trafia, a dlaczego właśnie ja i wchodzimy w rolę ofiary i zaczynamy się obwiniać, ale mamy się zatrzymać, przyjąć tę sytuację, która już na nas spłynęła, przyjrzeć się jej i oczywiście ją puścić. Czyli tak jakby wyciągnąć z tego wnioski. Z każdego kryzysu możemy wyciągnąć wniosek. Wniosek, który nas czegoś nauczy i który zapewne nas wzmocni. Pamiętajcie o tym, że bez kryzysu, bez sytuacji trudnych nie ma rozwoju. Nie pójdziemy krok dalej, jeżeli się nie zatrzymamy. Zatem doceniajmy te kryzysy w naszym życiu, bo my przeklinamy te kryzysy i mówimy: znowu jestem przytłamszona, znowu mi coś nie wyszło, znowu jest źle. Ale jeżeli jest źle, to jest po coś. Jeżeli jest źle, to jest po to, by później było o wiele lepiej. Kryzys za każdym razem niesie ze sobą zysk. A jak już go pokonamy, to oczywiście będzie smak zwycięstwa o wiele, wiele większy. Zatem pamiętajcie o tym, że kryzys to jest nasz zysk. I nie dlaczego mi się to zdarza, ale co ja z tego będę miała. Czego ja z tej sytuacji się nauczę? Miłego dnia!